Ostatnio zaprezentowaliśmy Wam zestawienie opon budżetowych. Teraz czas na coś dla osób bardziej wymagających, czyli klasa średnia, dedykowana dla kierowców nieco mocniej eksploatujących swoje samochody, ale jednocześnie dla tych, którzy nie chcą wydawać fortuny na najdroższe marki. Zapraszam do obejrzenia materiału. Zestawienie zaczniemy od japońskiego producenta marki Falcon, bogato czerpiącej swoje doświadczenia z motorsportu, o czym już wspomniał Dawid we wcześniejszym materiale, promującym oponę Azenis FK520. Do tego materiału oczywiście serdecznie Was zapraszam. My tutaj weźmiemy model w cudzysłowie, powiedzmy bardziej cywilny. Będzie to opona ZX ZE310 Ekoran, bardzo dobrze wszystkim znana, wydaje mi się, czy to często polecana, czy też często jest ona rekomendowana na naszym forum na Facebooku. Jeszcze może coś o marce Falcon, bo wydaje mi się, jest to fajna ciekawostka. Marka Falcon zajęła czwarte miejsce, jeżeli chodzi o najniższe zużycie bieżnika. Za takimi potęgami, dużymi markami jak Michelin, Werdesteyn czy Goodyear, a więc no jest to coś, czym można się pochwalić, że te opony robią dzięki temu bardzo duże przebiegi. Opona Falcon ZX ZE310 Ekoran jest to model często chwalony za wysoki komfort jazdy, wysokie przebiegi oraz też przyczepność, która radzi sobie również z samochodami tymi mocniejszymi, bardziej dynamicznymi. No i to, co tą oponę wyróżnia z konkurencji tej samej klasy, jest to technologia Adaptive Constant Pressure, która sprawia, że odcisk na opony na drodze jest uśredniony, dzięki czemu mamy równomiernie rozprowadzone ciśnienie w oponie, zużywa się ona równomiernie i też daje nam dobre wrażenia z jazdy. I kolejną rzeczą jest technologia, nowa mieszanka w technologii 4D Nano Design, pozwalająca o 5% obniżyć zużycie paliwa w porównaniu do konwencjonalnych modeli oraz też powoduje, że opona lepiej nam się zachowuje na mokrej nawierzchni. Przy okazji ma też niski opór toczenia, a więc też niższe zużycie bieżnika. No i zostało tutaj poprawione aż o 30% zużycie paliwa właśnie względem poprzedniego modelu, modelu ZE914 Ekoran. Dzięki redukcji, tutaj pochłanianiu drgań i nierówności z drogi. Co warto też tutaj dodać o oponie, podobnie jak już było to wspomniane wcześniej w klasie ekonomicznej, opona posiada od 195 mm w dół trzy rowki obwodowe mające na celu odprowadzenie wody. W wersjach od 205 mm rowki będą cztery dla zachowania odpowiedniej trakcji i przyczepności na drodze. Mierzymy sobie teraz standardowo wysokość bieżnika oraz twardość mieszanki. Mierząc na środku 7,5 mm i twardość mieszanki na środeczku daje nam tutaj 79. Kolejną propozycją, która wierzy na stół, jest opona Firestone, model Roadhog 2, czyli ten najnowszy następca modelu Roadhog. Marka Firestone czerpie swoje technologie od marki Bridgestone. Dzięki temu tutaj opony mają bardzo wysokie parametry, jeśli chodzi o osiągi, zachowanie na drodze, ale też i wytrzymałość opony. W tym modelu, jakby tutaj dowodem moich słów, jest technologia Enliten, stosowana w nowych oponach Bridgestone'a. Jest ona również zawarta i w tej oponie, dzięki czemu w porównaniu do poprzedniego modelu udało się tutaj uzyskać aż o 20% większe przebiegi i dzięki nowej, lżejszej konstrukcji karkasu aż o 12% zostały poprawione, zmniejszone opory toczenia względem poprzedniego modelu. Kolejna rzecz, która wyróżnia tą oponę, jest tutaj wzór bieżnika. Został on tak zoptymalizowany, jest troszeczkę mniej nacięć niż w przypadku modelu Roadhog. Takie rozwiązanie ma na celu tutaj zoptymalizowanie powierzchni, która będzie miała styk z drogą podczas naszej jazdy. Dzięki temu będzie też opona zużywała się bardziej równolegle i to też pomoże nam
odprowadzaniu nadmiaru ilości wody, za co też są odpowiedzialne fazowane nacięcia. Jak tutaj możecie zobaczyć, one się tak jakby schodzą do środka, przez co raz woda będzie tam spływała szybciej, dwa przyczepność dalej będzie zachowana niezależnie od tego, czy będziemy się poruszać po suchej, czy też mokrej nawierzchni. Dodatkowo i zostały też delikatnie poszerzone rowki dla właśnie lepszego, szybszego odprowadzania tejże właśnie wody spod bieżnika. Kolejną nowością jest nowa technologia mieszania, jak i sama mieszanka, zwana NanoProTech, w której składniki zostały jeszcze bardziej równomiernie wymieszane, tak aby tutaj w każdym milimetrze opony znajdowała się taka sama ich ilość, a to ma na celu też lepsze trzymanie się opony na mokrej nawierzchni, równomierne zużywanie się, dobrą przyczepność, niezależnie od tego, jak bardzo opona będzie już zużyta. No i ostatnią tutaj nowinką, a propos tej opony, jest to, że w ostatnich testach zajęła ona wysokie 5. miejsce, wyprzedzając wcześniej wspomnianą oponę Falcon i też oponę Michelin Primacy z tej ostatniej edycji. No i wyprzedzona była tylko i wyłącznie przez opony klasy premium, także na pewno może być to opona, która tutaj zrobi zamieszanie na rynku opon klasy średniej. Standardowo zmierzymy sobie wysokość i twardość mieszanki. Mierzymy to na środku. 7,56, czyli porównywalnie jak w przypadku opony Falcona. Jeśli chodzi o mieszankę, tutaj mamy 66 w skali Shora, także wydaje się ona być bardzo miękka. No już tutaj, o, przepraszam, wcześniej mierzyłem na łączeniu. Tutaj wychodzi 74 w skali Shora i widać, jak tutaj został odcisk opon, także mieszanka jest stosunkowo miękka. Będzie ona na pewno responsywna na różne nierówności drogi. Następną propozycją będzie opona koreańskiego producenta Kumo, który podobnie jak marka Falcon aktywnie uczestniczy w motorsporcie, między innymi dając swoje opony do Formuły 3 czy też serii zawodów TCR, skąd mogą też czerpać właśnie technologię, że później instalować je, można tak powiedzieć, w oponach do użytku codziennego. Jeżeli chodzi o markę Kumo, posiada ona w swoim portfolio, jeżeli chodzi o rozmiar prezentowany 2,25-4,5-17, również modele bardziej energooszczędne, dedykowane do miejskich samochodów, i to jest model Ecowing ES31. Alternatywnie jest też wersja sportowa dla zwolenników bardziej dynamicznej jazdy, wtedy to będzie model Exta PS71 bądź też 91, jeszcze bardziej zaawansowany pod kątem wrażeń z jazdy. My jednak tutaj wybraliśmy coś po środku, będzie to model Exta HS52. Jest to opona, która zaraz po jakby jej premierze już zaczęła zdobywać nagrody, nagrodę EVE Design, prawdopodobnie tutaj za ten wzór ścianki bocznej, który tutaj się mieni w zależności od tego, pod jakim kątem oponę przyłożymy. Opona też rok w rok od momentu jej prezentacji, bodajże od 2022 roku, zdobywa nagrody. Jest ona wyprzedzana tylko i wyłącznie przez opony klasy premium, więc na pewno opona tutaj warta pochylenia się nad nią. A więc mamy tutaj bardzo fajnie zrównoważoną oponę, która dzięki tutaj klockom, które są nierównomiernej szerokości, wielkości, dają nam większy komfort jazdy, ale też dzięki zastosowaniu tutaj tym trzem szerokim żebrom środkowym bardzo dobrą responsywność na ruchy kierownicą, a więc opona utrzymuje swoją bardzo dobre prowadzenie, daje dobry feedback kierowcy. Nawet jeżeli jest wykorzystywany tutaj powiedzmy do granic przyczepności, można na takiej oponie czuć się bezpiecznie, po prostu cieszyć się z pewności i komfortu prowadzenia. Za odprowadzanie tutaj wody, oprócz tych wspomnianych tutaj rowków, które są z tego co widzę w
konfiguracji 3 szerokie plus 1 wąski. Mamy też tutaj technologię nacięć 3D, które tutaj z tego co widzę też zwężają się. Są ponacięte podobnie jak opony Roadstone pod kątami, tak żeby tu wszystko fajnie współgrało. Także bardzo, bardzo fajna opcja. Oprócz wspomnianych szerokich rowków, za przyczepność w tej oponie odpowiada nowa mieszanka, która posiada w swoim składzie żywice, polimery oraz też wysoko rozproszoną krzemionkę, dając, podobnie jak we wszystkich teraz oponach, równomierny nacisk opony do powierzchni właśnie styku z drogą, co daje, tak jak już wspominałem, równomierne ścieranie, większe zasięgi, ale też przyczepność i najlepsze z możliwych odprowadzanie wody. Przechodzimy do mierzenia wysokości i twardości mieszanki. 7,29. I jeżeli chodzi o twardość, sprawdźmy sobie na środku. Pokazuje 80 w skali Shora. Jeżeli chodzi o boki, no to już jest prawie 90, także no tutaj pokazuje nam, że ta opona w zakrętach może być tutaj delikatnie sztywniejsza, może po to, żeby się mniej ścierała. Przyszedł czas na oponę marki Nexen. Wybraliśmy tutaj model Enfera Primus, z tego względu, że podobnie jak w Kumo jest on wypośrodkowany, mamy tutaj też linię Enblue, Enblue S, Enblue HD+, taką bardziej, powiedzmy, energooszczędną, ekonomiczną, jeżeli chodzi o użytkowanie, nie o klasę oczywiście. Występuje też w serii Enfera model Sport, który jest znowu dedykowany bardziej do tych mocniejszych samochodów, do wyższych też średnic. No i jeżeli chodzi o model Primus, na pewno tutaj warto wspomnieć o mieszance wzbogaconej krzemionką, hydrofilowym wypełniaczem i też polimerem, który ma za zadanie tutaj wspomagać oponę podczas jazdy na mokrej nawierzchni. Dodatkowo też mamy tutaj trzy szerokie żebra, sztywne w technologii 3D, dzięki czemu tutaj opona nawet podczas dynamicznej jazdy nie odkształca się, dzięki czemu mamy tutaj bardzo dobrą przyczepność z zachowaniem równomiernego odcisku opony na drodze. Cztery rowki wzdłużne, trzy szersze, jeden węższy, podobnie jak we wcześniej wspomnianej oponie Roadstone'a. Taki sam, że tak powiem, taka sama technologia jest też w oponie Enfera Sport, o której, jeżeli byście chcieli, możemy nieco więcej opowiedzieć w innym odcinku. Fajna tutaj rzecz to jest technologia Wear Eye, pokazująca nam zużycie bieżnika. Jest ona tutaj fajnie też wytłumaczona na boku. Możemy sobie tutaj przez to zobaczyć, jakie oznaczenie pokazuje nam, czy oponę trzeba wymienić, czy jak najbardziej jeszcze można na niej jeździć. Nie przedłużając dłużej, zmierzymy bieżnik tej opony na środeczku. 7,58. Twardość mieszanki w tej gumie 72 w skali Shora. Widać było, jak opona tutaj poddaje się. Natomiast na boku, na drugim żebrze bardziej zewnętrznym, jest to prawie 70-78 w skali Shora. Ostatnią oponą w naszym zestawieniu pod względem alfabetycznym, nie jakościowym, będzie opona Uniroyal Range Sport 5, znana wszystkim z swojej technologii Shark Skin, czyli skóry rekina. Technologia ta jest widoczna tutaj w rowkach, gdzie mamy specjalne wyżłobienia, też wypustki, które sprawiają, że droga wody jest wyznaczana, dzięki temu jakby szybciej ona może być odprowadzana poza bieżnik. Dodatkowo mamy tutaj wzmocnione żebra, tutaj duże żebro środkowe, które jak możemy tutaj zobaczyć, jest one połączone takim jakby wężykiem, taką S-ką. Jest to spowodowane tym, jakby ma to na celu zachowanie sztywności tej opony. Fajna tutaj technologia, jakby unikotowa, jeżeli chodzi o opony. Są tutaj te lamele Aqua Twist, które rozszerzają się do środka, tworząc jakby taki efekt wiru trąby wodnej.
dzięki czemu woda jest bardzo szybko odprowadzana spod bieżnika na zewnątrz opony. Dodatkowo, tak jak już tutaj wspominałem, oprócz tego, że mamy ten równomierny odcisk, szerokie żebra, bardzo responsywne na ruchy kierownicą. Dzięki temu mamy tutaj przyjemność z prowadzenia tej opony. Dają nam one pewność jazdy. Opona ma wysoki bieżnik, o czym przekonacie się za chwilkę, przez co często można słyszeć, że opona w cudzysłowie pływa. Natomiast w żadnym przypadku ona mimo to nie traci swojej przyczepności, więc opona na pewno daje nam tutaj wysokie bezpieczeństwo z jazdy. Jeżeli chodzi o sam tutaj wzór, układ bieżnika, ma on też sprawiać, że opona nie będzie tak hałasowała. Ten odcisk ma być równy, opona ma się równo ścierać, dzięki czemu będziemy mogli się z niej cieszyć przez długi okres czasu. Oczywiście, jeżeli dbamy o prawidłowe ciśnienie w oponie. Teraz na potwierdzenie moich słów pokażę Wam wysokość bieżnika w tej oponie. Tutaj ona będzie deklasować wszystkich pozostałych tutaj, wszystkie pozostałe opony, które były w naszym zestawieniu. 8,61, jeżeli chodzi o wysokość, czyli no tutaj mamy prawie milimetr wyższą oponę niż prezentowana konkurencja. I zobaczmy, jaka jest twardość mieszanki. 75 w skali Shora na tym najszerszym. 81, jeżeli chodzi o ten, o to żebro z lamelami Aqua Twist. Także tutaj w zależności od tego, w którym miejscu byśmy to zmierzyli, jak w większości opon, twardość może być inna, tak aby opona jak najlepiej się tutaj sprawowała podczas różnych warunków drogowych. Jeżeli chodzi o opony, które dla Was tutaj przygotowaliśmy, to było na tyle. Oczywiście nie można zapomnieć, że klasa średnia to nie tylko te 5 marek, które były pokazane w tym materiale. Niestety nie mieliśmy tutaj możliwości pokazania ich wszystkich. Część z nich, tak jak Dunlop, Cooper, pokażemy Wam w innym zestawieniu. Opony Pointless również powinny się tam znaleźć. Dlatego zapraszamy Was do komentowania, subskrypcji, jeżeli jeszcze zastanawiacie się nad oponami, ponieważ pokażemy Wam też zestawienie opon premium, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma swojego ogumienia, jest to dobra okazja, żeby obserwować, oglądać nasze materiały i dowiedzieć się czegoś więcej o Waszym przyszłym potencjalnym ogumieniu. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do następnego. Do zobaczenia.